Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Kuba Indryka, Indyka HPL, jesteśmy w trakcie gali XTB KSW 81 w Tomaszowie Mazowieckim, ze mną Marcin Krakowiak. Czy ty kiedyś dasz taką jakąś spokojną walkę? Witam. Kurczę, to wychodzi samo z siebie, nie? No założenia... W sumie trzymałem się w jakiś tam sposób założeń. Natomiast no, co walka przyniesie, no to życie różne scenariusze pisze, tak? A walka tym bardziej. Ale były chyba momenty zaniepokojenia tam w klatce? Był na pewno w trzeciej rundzie. Kurczę, czułem, że są momenty, żeby przyspieszyć. Próbuję i mówię, kurczę, nie masz czego, nie? Także nie wiem, może pierwsze robienie tej wagi na 7-7, myślę, że też mocno dało się we znaki, sporo było tej wagi do bicia. Ale no, wyciągniemy wnioski, wrócimy na pewno mądrzejsi. Super, że powrót po takim czasie i na ścieżkę zwycięstwa. Nie? Tym bardziej u siebie, mnóstwo moich ludzi, słyszałem ten doping, no świetnie. Właśnie pytałem twoich kolegów klubowych, czy zostaniesz w 7-7, powiedzieli, że ale jak będzie jakaś dobra oferta w Quechuaicie, to czemu nie? Na pewno, pewnie, że tak. No to powiedz, ta gilotyna, którą próbowałeś, tam chyba niewiele zabrakło, co? Prawda, no nie wiem, może za mało położyłem bark na Henry'ego, aczkolwiek też był bardzo śliski. Myślałem, że już to mam, czułem, że jest głęboko podebrane. No, będziemy to poprawiać. No, wiedział też, że to łapie, tak? Wyczekał mi moment, żeby szarpnąć się naprawdę na centymetr. Niewiele tam zabrakło, aczkolwiek no, widać, że przygotował się, nie? Zaskoczył cię czymś? Nie, tak naprawdę nie. Wyszedł tak, jak się spodziewaliśmy. No, dobry stójkowicz, długie łapy, korzystający z zasięgu, bijący klasyczne akcje. Myślę, ale łatwym przeciwnikiem nie był. Nie był. Postawił się na pewno, nie? No i co? Dosyć taki dynamiczny, zwinny, tempo mi wstawał. Ja też muszę to sobie na spokojnie obejrzeć, ale wiem, że no kilka tam wybrony jakby miał, nie? No myślę, że ciekawa walka. No to zdecydowanie chyba nie dałeś jeszcze nieciekawej walki, ale pytanie, bo widzę, że tak już tam spoko na spokojnie po prysznicu raczej nie jesteś jakimś... wrakiem po tej walce. Nie, już doszedłem do siebie. Miałem chwilę, żeby ochłonąć. No, bezpośrednio po walce czułem, że mówię, jestem, przytkało mnie troszkę, nie? No zawsze jakby próbuję dać z siebie więcej niż ciało wytrzymuje i takie są później efekty. Aczkolwiek no, serca nigdy nie brakowało i nigdy nie zabraknie. No to pierwsza walka dla Octopusa już. Na druga ta, no nie chcę powiedzieć, że ważniejsza, no ale stawka większa na pewno, więc pytanie jak tam typujesz już tak na gorąco Bartosa? Nie, jestem spokojny. Adrian jest kozakiem. To jest poziom mistrzowski i jestem przekonany, że skończy się to przed czasem. Taki poziom kontroli, grapplingu, zapasów, jaki ma Adrian, to jest... Uważam, że level nie do przejścia dla Artura. No teraz właściwie walczycie w jednej kategorii, wychodzi na to. Mhm. Pewnie. No zobaczymy drabinki, jak tam się będą układać. No co, ja mam nadzieję, że wskoczy do rankingu. Zobaczymy, jak to tam się będzie układać, ale mam zamiar piąć się do góry. Pracuję bardzo sumiennie w gronie fachowców, gdzie widzicie, jak Octopus się pnie i to jest kwestia czasu. Myślę, że dając taką jakość bycia, jaką wkładam, profesjonalizm i dyscyplinę, to jest kwestia czasu, aż będzie głośno. No czyli co, dzisiaj Bartosz pierwszy pas, tak jak mówisz, i co, dwa pozostałe w czerwcu? Taki jest plan. Rozumiem, że jesteś raczej spokojny o wykonanie. Kurczę, to jest proces, wiesz, mamy mnóstwo fanów, mamy świetną drużynę, to jest myślę, że klucz, atmosfera i zaangażowanie ludzi i jakby to powiedzieć... Poziom jakości kształcenia, jak bardzo to jest zaplanowane, jak bardzo to jest analityczne, jak bardzo te zdarzenia są po sobie zaplanowane. Robisz to, nie wychodzi, dobra, przechodzisz dalej. Tam nie ma przypadku i to się sprawdza. To co mnie zastanawia, to jak wielką rolę w tej walce i ogółem odegrał trener Dawid Pepłowski, no bo wiemy, że on naprawdę bardzo dobrze gdzieś tam w narożniku podpowiedzi dużo daje. Ogromną. No Dawid jest nieocenioną wskazówką, pomocą, przykładem tego, jak działać. Myślę, że nie tylko Dawid, bo cały narożnik, czy Grzesiek Walentynowicz, mój trener od stójki, czy Kamil Wilk, z którym robię parter, otaczam się fachowcami i myślę, że to widać. Tak samo czy Bartosz, czy reszta chłopaków u nas w klubie, to jest naprawdę level, uważam. Zresztą niech czyny przemawiają, nie słowa. Nie ma co tu, wiesz, zachwalać na wywiadach, tylko po prostu będziemy robić wyniki, niech to się niesie w świat.
No to czekamy w takim razie na te czyny dzisiaj. Już jeden dokonany, jeden przed nami, za chwilkę zobaczymy jak Bartos. No i czekamy w takim razie jeszcze powodzenia. I no co, jeszcze pytanie, kiedy możemy się spodziewać następnej walki, bo stawiam, że już nie będziemy musieli tak długo czekać na następną jak ostatnia. No nie, na pewno nie. Wracam szybciej niż półtorej roku, bo w sumie od mojej wojny z Czarkiem minęło półtorej roku. Co prawda tam w międzyczasie były jakieś starty i w grapplingu i byłem przymierzany właśnie do Alberta Odzimkowskiego, tam gdzie na zastępstwo właśnie wszedł Henry, natomiast to było w 8-4. Z tym, że z tego co pamiętam, to jak w piątek była oferta, to w poniedziałek z powrotem skręciłem wtedy kolano i wypadłem. Także no, ta przerwa była troszeczkę niefortunna, ale już na pewno myślę, że nie tak długo. Na pewno w tym roku chciałbym zrobić jeszcze dwie walki. Zobaczymy jak wyjdzie. Na razie chcę nacieszyć się tym zwycięstwem, zadbać troszeczkę o bliskich, bo to wiadomo, zawsze jak są przygotowania, no to zmieniają się troszkę priorytety, a ja też jestem rodzinnym gościem i chcę troszeczkę zadbać o przyjaciół, o bliskich. Także na razie cieszymy się ze zwycięstwa, czekam na walkę Bartosa. I co, dalej pracujemy, wzrastamy w ciszy i na walce niech będą efekty. Myślę, że było sporo błędów, myślę, w tej walce. Jest co poprawiać. Najbardziej mnie ta gilotyna, która nie weszła, boli, ale spokojnie. Teraz ten proces. Ale po takiej przerwie wiadomo, że wszystko jest trudniejsze. Jasne. Mówię, zwycięstwo bardzo cieszy, tym bardziej u siebie, mnóstwo moich ludzi. Dziękuję serdecznie za wsparcie. Super. Dziękuję bardzo w takim razie i gratuluję. Serdecznie.